Krzysiek, mecz z Bełchatowem rozpoczął się od bardzo sympatycznej akcji. Niepełnosprawne dzieci w ramach akcji Niepełnosprawni na Stadionie mogły również uczestniczyć w tym wydarzeniu. No tak, niewątpliwie fajny gest tutaj włodarzy Miedzi. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale na pewno fajna inicjatywa i myślę, że i dla tych dzieci duże przeżycie. No i my też gdzieś tam mieliśmy satysfakcję, że te młode dzieciaki i chyba starsi niepełnosprawni mogą obejrzeć nasz mecz. Także myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Przegrano 0-2 to przede wszystkim pierwsza połowa, bo właśnie w tej połowie straciliście dwie bramki. Jedną dość pechową, no a drugą do szatni. Jak wyglądała odprawa w szatni pomiędzy połowami? No powiem szczerze, że dawno tak nerwowo nie było, z tego względu, że nie czuliśmy się dużo słabsi, a przegrywaliśmy 2-0 i jeszcze dostaliśmy drugą bramkę w zasadzie już przed końcowym gwizdkiem, także na pewno nie jest to przyjemne, ale było bardzo nerwowo i myślę, że w drugiej połowie jakoś no lepiej to wyglądało. Stłamsiliśmy rywala, ale nie strzeliliśmy bramki na 2-1 zbyt szybko, w ogóle nie strzeliliśmy, ale jakbyśmy strzeli w miarę szybko na 2-1, myślę, że mogłoby to się skończyć jeszcze jakimś pozytywnym wynikiem dla nas. Czyli twoim zdaniem GKS był do ukucia? Tak, oczywiście. No, nie jest to Barcelona i oczywiście mogliśmy spokojnie ten mecz wygrać. No ale skończyło się jak skończyło. Myślę, że takiego cwaniactwa nam troszkę zabrakło. GKS pokazał więcej cwaniactwa, wykorzystał sytuację w zasadzie. Z półtorej sytuacji strzelił dwie bramki, no i tak czasem bywa. Mówisz, że zabrakło wam trochę cwaniactwa, ale Daniel Tanżyna przy jednej z akcji, w której poszedł skrzydłem, bardzo mocno zareagował, mówił, żebyście się zdenerwowali mocniej. Myślisz, że to też był taki aspekt, którego mogło troszeczkę brakować? Na pewno tak, przede wszystkim w pierwszej połowie, bo w drugiej myślę tego było dużo, już takiego zdenerwowania samego siebie. Cały zespół miał myślę tego dużo w sobie, takiej adrenaliny pozytywnej i takiej agresywności, ale w pierwszej połowie niewątpliwie tego zabrakło. To był mecz taki dosyć zaspokojny z naszej strony i z ich. Oni grali podobnie, ale oni strzeli bramki, tak? I to dla nich handicap duży, a dla nas później ustawiło to mecz negatywnie.